Cześć Wam, pozdrawiam wszystkich oglądających. Tu sprzęt mam, nagrywam, akurat trzymam kamerkę w rękach, a idę się gdzieś poszwendać trochę w tamtym kierunku. Takie na satelicie widziałem, takie są w lesie jakby takie trzy łąki. Nie wiem, jak to tam będzie teraz wyglądać, jak to będzie wyglądało. A tu jest takie fajne, o, takie bajorka, woda czyściutka, jak nie wiem, kurczę, wszystko widać, każdy gałęzie leżące czy coś, nie? No to jest oczywiście tutaj przez kawałek dalej, tam jest leśniczówka tutaj właśnie tego nadleśnictwa Wejherowo, czy jak to tam powiedzieć, czy leśnictwa, to oni to mają pewnie wszystko zrobione takie. Nie wiem, czy będziecie słyszeć, bo tu trochę takie malutkie wodospadziki i kaskady porobione. Tu też dużo ludzi chodzi, jeździ też rowerami i chodzą na spacery. No, dobra. No, jestem przy tej śluzie. Tam młodzi się bawią. Tutaj jest zrywka na zrywce i kapslów od piwa pełno. O, tu nawet widać. O. Już taki. I pierwszy sygnał 24. Pomyślałem sobie, że to coś innego. Myślę, może jakieś 2 złote albo coś, a to nie, 2 grosze. Nie mam szelek, zapomniałem szelek wziąć. Chciałem wchodzić ten kamerka, żeby była przypięta do szelek. No ale nie dało rady. Dobra, jeszcze chwilę tu pochodzę, chyba sobie odpuszczę. Sprawdzałem na mapach tam dalej, w tym kierunku mniej więcej jak nagrywam. Jak pójdę tam z pół kilometra czy coś, tam się zaczynają takie pola. I tam jest parę takich gospodarstw, może nie wiem, coś takiego powiedzieć, tak z tego co widać. Może znajdę sobie jakieś nowe miejsce. Jestem gdzieś jakieś 2-3 km od Wejherowa, no tak z buta iść, jak się, no tak nie wiem, no między 2-3 km, to nie jest tak źle, to przy fajnej pogodzie to można sobie iść. Dzisiaj sobota, to tak to wygląda. No dobra, nie będę zanudzał. Kurczę, same druty miedziane kopię tutaj. Nie wiem, tutaj może jakieś kiedyś jakieś ogrodzenie było albo co, ale nie wiem. Tam dzieciaki sobie siedzą. I tego, patrzcie, kopnęłem i wylazło. Wylazło. Co my tu mamy? PRL 10 zł. Sygnał był chyba 18, jak się nie mylę. Jakoś tak. Na Xterze. Xtera 705. No tak to wygląda. 10 zł. 85 rok. No. Dobra. O, tego miejsca szukałem. Dobrze, człowiek ma w telefonie GPS. Internet działa, wie, którędy idzie. Tak obstawiałem, pi razy oko. A to, no jestem gdzieś, no już daleko jestem od Wejherowa, jakieś, nie wiem, 5-6 km. Trochę tam mam, widziałem chyba 15 tysięcy kroków. Dzisiaj się zrobiło, no to jak dojdę do Wejherowa z powrotem, to nie wiem, ile będzie, 25 tysięcy czy ileś. Zobaczymy. No i tu trochę pochodzę, to już jest późno, 17:30. Obstawiam, że z godziny i się zwijam, bo po ciemku już będę wracał. No, zobaczymy. Sam piach, tutaj chyba, nie wiem, tutaj są, tu tylko w sumie sosny i świerki rosną. Tam, z tamtej strony, jak tutaj pokazuję, no i jałowce, o właśnie, dużo jałowców jest, zauważyłem. Gdzie ogólnie tak się rzadko spotyka. Tam miałem też taki cały taki, nie wiem, gąszcz, można powiedzieć. Tam ludzie już są pobudowani, kurczę, bogacze, jak nie wiem, ja tu jestem pierwszy raz. Nigdy w tym kierunku nie szłem. Bo to jest takie, można powiedzieć, takie trochę zadupie, nie? Ale kurde, chaty takie wyglancowane, kurde, po 4 samochody tam stoją, widzę na podwórku. To widać, że to tacy lekarze, czy tacy inni pewnie, no przy kasie. Dobra, tu trochę się zakręcę, połażę. To takie muldy jest, widać, to takie zaorane. Nie wiem, czy to jest jakieś pole takie dla dzików albo coś, czy co to jest. Czy ktoś to uprawia, jakiś rolnik, bo tam jednego w sumie rolnika minęłem, to nie mam pojęcia, czy to jego. No i tu jest też takie małe, ale to takie samosiejki rosną. Dobra, na razie. Teraz sygnał był 28 i taka blaszka miedziana wyszła, ale widać, ona ma wzorki, nie wiem, tak pod słońcem może coś zobaczycie. Kurczę, coś to było fajnego, widać,
Naprawdę. To jakaś taka malutka, nie wiem, taka szkatułka, może, albo papierośnica, może jakaś, albo coś. No, a tam są budynki. A to pod słońce to pewnie nie będzie widać, ale tam jakaś wiocha jest. Nawet nie wiem, co to w ogóle jest tam. No, tak fajnie. Kurczę, na tych muldach się źle chodzi. To nie wiem, to jest jakoś tak dziwnie zaorane i wiatr tutaj z tej strony wieje akurat. Od tej łysej strony. To jest tak jakoś, nie wiem, co to jest zaorane, tylko czy to będzie do sadzenia lasu, czy co, nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, jak coś będzie, jeszcze to nagram. No, coś jest. Sygnał 30, 32, myślałem, że 32,4 tak przeskakiwał. Myślałem, że jakiś polmoc będzie albo coś, ale coś jest. Sorry, że tak, nie wiem, czy to będzie słychać w ogóle, czy nie. No, 20 groszy nasze perolowskie. Ale 49 czy późniejszy? To już się ciemno robi, ja nie wiem, czy w ogóle zdążę jakieś podsumowanie zrobić. Kurde, jak to nagrać? To nie będzie widać. To jest 65 z tego, co widzę. 65, 20 groszy. No dobra, to jakaś ceramika tu gdzieś widać, kawałki jakieś cegieł. To pewnie jak z jakimś gnojem albo coś gdzieś tu coś wywalane było. Może jeszcze coś trafi. Sorry, nie wiem, czy będzie słychać, bo kurczę, wiatr wieje jak cholera. Dobra. No teraz coś takiego. Trochę na żelazo pierdział tak. A tu cały pocisk. Żelazny czubek, dlatego taki sygnał. A przed chwilą wykopałem. Znaczy tam kawałek dalej też jedną łuskę. Tam kawałek łuski chyba. Tu jakiś śmieć. Tu zostawiona jest taka ala droga na środku. Szkoda, że to nie jest jakoś tak zabrudowane albo coś. Tu by się fajnie chodziło. A tu piasek sucho jak cholera. Tam jest fajny widok. Tam jest parę domów. Nie wiem, co to za wioska jest. Czy co, może jak tam gdzieś podejdę, to coś może nagram, bo trzeba by było jakieś podsumowanie zrobić. Kurde, przez te słuchawki głuchy jestem. Mam te RPG, czy jak one się nazywają. Ale kurde, za bardzo wytłumiają i tak jakoś nawet nie wiem, czy głośno gadam, czy nie. Takie wkurzające trochę. Muszę sobie inne założyć. No i tak to wygląda. To jest chyba mauzerowskie, jak mi się wydaje, chyba bynajmniej, bo nie widać zbytnio, ale raczej tak. Kurde. No dobra, tam gdzieś się zakręcę, tu kawałek i podsumowanie i zawijam się, bo zanim do domu dojdę, to będzie już ciemno. Na razie. No, sygnał 22. Patrzę, mówię, kurczę, co to? Moneta? Nie. A to gaciowiec na wierzchu. No. Cztery dziurki. Tam chyba nagram przy tym słońcu trochę. Tam gdzieś nagram te podsumowanie swoje. Fajnie tu jest. Szkoda, że to nie. Kurde, nie słyszę przez te słuchawki. Szkoda, że to nie jest jakoś zbronowane albo coś. Ale może będzie za parę dni. Tam widzę, też jest jakieś pole, ale to już pewnie blisko tam chyba. Tam jakiś rolnik pewnie mieszka. Jakbym się zapytał, jak nie jest zasiane, to może bym pozwolił. I tam widzę jeszcze taki nieugorek jest. Samosiejki. No i tu jak szłem, też taki. Tam takie miejsce. Takie do pochodzenia. Tu chyba przyjadę sobie skuterem. W sumie. Następnym razem. No dobra, to na razie. No już kończę zabawę. Tam akurat słońce już zachodzi tak dosyć. Nie wiem, czy zdążę przed ciemnym dojść. Możliwe. Tam są takie fajne łąki. Trochę tego, tam jakieś bambry mieszkają. Widzę tam jakiś ładny dom, nawet chyba taki ala pałacyk jakiś, nie wiem. No śmieci dzisiaj trochę wyszło. Najpierw to co, kurczę, nie wiem jak to będzie widać. No gaciowiec. Te 2 grosze, 20 groszy, 10 zł. Perolowskie, ta blaszka taka ładna. Z tymi wzorami takimi, nie wiem co to mogło być. A tak wygląda, że to pozaginane. To ala taka jakby jakaś, nie wiem, kurczę. Papierośnica, może coś podobnego. No ten pocisk oczywiście, znaczy nabój z tym pociskiem to wyląduje w krzakach. Tak to biorę. Łuski, bo tu na sprzedaż. No i zobaczcie, ile tych śmieci się nazbierało. Nie wiem, jak to będzie widać. Nie chcę zasłaniać tego, trochę słońca jeszcze. Trochę
trochę tego nazbierało. To był super, kurczę, sygnał, wiadomo, aluminium 44, to już tam prawie na maksa. No, polmosy nazbierałem, tych zapinek, nawet tutaj chyba dwie czy trzy wyszły na polu, a reszta tam, co byłem przy śluzie, tam przy rzece, no, takie o, same druty aluminiowe, kurczę, tu taka jakaś blacha od jakiejś maszyny, to też wielkie, myślałem, że puszka od piwa, no ale to wiadomo, to wielkością ten, no i tu takie, tu taka blaszka też taka, jakaś taka z jakichś rolniczych pierdół, to był fajny sygnał, naprawdę taki, i to naprawdę to jest jakiś taki stopiony kawałek aluminium, nie wiem co to mogło być, ale kurczę, sygnał był 38, ale naprawdę ładny, czysty sygnał. No i no, widzicie, ile tych śmieci się nazbierało, a ten cały urobek tutaj jest. No dobra, pozdrawiam was wszystkich z tego, szkoda, że nie miałem tych szelek i ten, bo zapomniałem, zostawiłem w piwnicy. No ale nic, jak tam się trzęsie, bo to wiadomo, z kamery to tam zawsze inaczej. Z telefonu nie chciało mi się nagrywać też teraz. Co? No dobra, odwrócę kamerę, zobaczymy jak to. Dobra, bawcie się pięknie. Pozdrawiam wszystkich płytkich dołków i pełnych. A chciałem nagrać jeszcze, jak słońce zachodzi nad lasem. Tu chata wypasiona. Tu przede mną droga. No jeszcze parę kilometrów do domu jest. Ale nic, dzisiaj przy sobocie sobie można pochodzić do nocy. Tu musiała być jakaś, tu jest taki dół. No na kamerze tego tak nie widać, ale tam po tych skarpach może tak zauważycie. Tu musieli kiedyś chyba żwir wybierać. Tu musiała być taka ala żwirownia jakaś. Że tu jest tak parę metrów zabrane. Bo tu wszędzie sam piach, no tu jest akurat ściernisko. Myślałem, żeby po tym łazić, ale sobie myślałem, a nie, nie będę łaził po ściernisku. No i w sumie nie wiem kogo to jest, nie znam, to pewnie tego. Tutaj taki, o tu jest właśnie ten rolnik, co mówiłem po drodze. Nie wiem, tam będziecie widać z daleka. No pewnie jego tutaj, no ale nic, dobra. No to bawcie się pięknie.